Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Posłuchaj o anarchizmie. W poprzednim odcinku przedstawiłem najbardziej ogólne założenia anarchizmu. Wspomniałem przy tym, że anarchizm zawsze jest przeciwny kapitalizmowi. Oczywiście wywołało to poruszenie w komentarzach. Wielu z Was pytało się, w jaki sposób kapitalizm może być hierarchiczny, skoro jest przecież tylko formą wymiany handlowej oraz opiera się na tzw. dobrowolnych umowach. Świetnie oddaje to poziom wiedzy na temat systemu, w którym przyszło nam obecnie żyć oraz absurdów, które w nim zachodzą. Większość nie dostrzega jego wad, bo zostali od pierwszych lat szkoły podstawowej poddani pewnego rodzaju praniu mózgu. Nikt nie przedstawił im analizy kapitalizmu, lecz na lekcjach historii i WOS-u dużo mówiono o okropieństwach wszystkich rewolucji i zrywów społecznych, które mu się przeciwstawiały. W szczególności kładzie się nacisk na rewolucję październikową, przejęcie w Rosji władzy przez bolszewików i wszystkie zbrodnie, których się dopuścili. Nie mówi się za to praktycznie w ogóle o przyczynach rewolucji, czyli pozbawionym wszelkich ograniczeń kapitalizmie, wyzysku oraz represjach klasy pracującej. Nie mówi się też o jej przebiegu, czyli eliminacji przez bolszewików ruchów realnie rewolucyjnych i wolnościowych, a następnie wprowadzeniu kontynuacji starego systemu przy zastąpieniu jedynie elit u jego sterów. W szkole mówi się też o sowieckiej agresji na Polskę i wprowadzeniu stalinizmu, następnie o tzw. socjalistycznym raju, w którym nie było co jeść, a opozycję więziono i mordowano. Następnie pokazuje się przeciwwagę do tych okropieństw. Wolne, szczęśliwe, kapitalistyczne zachodnie społeczeństwo, w którym panuje wolność myśli i słowa. No i oczywiście wielki sukces narodu polskiego, który w 1989 roku uwolnił się od tzw. socjalizmu i który od tego czasu jest całkowicie wolny. W lekturach szkolnych znajduje się folwark zwierzęcy Orwella, który błyskotliwą parabolą opisuje totalitaryzm państwowo-komunistyczny. Rzadko za to wspomina się o dużo wybitniejszym dziele tego autora, roku 1984, który troszkę zbyt niewygodnie opisuje procesy polityczne, które coraz lepiej widać w obecnym demokratycznym państwie. Nauczyciel komentuje lekturę folwarku w taki sposób. Widzicie, tak właśnie wygląda socjalizm. Równi i równiejsi. Oczywiście nie wspomina nawet słowem o tym, że Orwell sam był przez całe życie wolnościowym socjalistą oraz że walczył u boku POUM oraz anarchistów z CNT-FAI podczas rewolucji hiszpańskiej. Nic więc dziwnego w tym, że większość społeczeństwa nie ma pojęcia, czym w rzeczywistości jest kapitalizm i czy jest wobec niego jakakolwiek alternatywa, która nie zakłada mordowania milionów ludzi oraz budowania gułagów. Nie martwcie się jednak, bo po obejrzeniu tego filmiku te kwestie staną się dla Was jaśniejsze. Zacznijmy więc od definicji kapitalizmu. Kapitalizm. System gospodarczy oparty na prywatnej własności środków produkcji i w konsekwencji czerpania z nich zysku oraz na swobodnym obrocie dobrami w ramach wolnego rynku. Według tej definicji kapitalizm to przede wszystkim system oparty na prywatnej własności środków produkcji. Brzmi to dość skomplikowanie, więc już wyjaśniam, o co chodzi. Środki produkcji to po prostu wszystkie środki potrzebne do wytworzenia dowolnej rzeczy. Surowce, maszyny potrzebne do produkcji, narzędzia itp. W kapitalizmie te elementy należą do klasy posiadaczy – kapitalistów. Kapitaliści zazwyczaj sami nie zajmują się pracą ani użytkowaniem środków produkcji, lecz zlecają ją swoim pracownikom. Pracownicy, którzy stanowią znaczną większość społeczeństwa, dostają w zamian za swoją pracę część dochodów, które zarobiła firma. Jednak nieproporcjonalnie większą od nich część otrzymuje właściciel, który praktycznie zawsze pracuje od nich dużo mniej lub wcale. Jednak kapitalista ma nad pracownikami dużą przewagę. To do niego według prawa należą środki produkcji. Jeżeli pracownikom nie spodoba się, że są traktowani jak śmiecie i okażą swoje niezadowolenie, np. strajkując, właściciel może wyrzucić ich po prostu z pracy. Jeżeli spróbują odzyskać środki produkcji, zostaną spacyfikowani przez państwo pod postacią policji lub wojska, które usprawiedliwi to stanie na straży prawa. Oczywiście musimy pamiętać, kto to prawo ustala. Nawet w tzw. krajach demokratycznych robią to skorumpowane elity rządzące, które mają interes w podtrzymaniu kapitalizmu, często samemu należąc do klasy posiadaczy. Zatem prawo nie jest żadnym wyznacznikiem tego, co jest słuszne, tylko po prostu tego, co jest w interesie rządzących. Dzięki takiemu układowi kapitaliści posiadają całkowitą władzę nad klasą pracującą, która choć jest dużo liczniejsza od nich, nie posiada środków produkcji ani wsparcia ze strony aparatu władzy. Ale jak to całkowitą władzę? Pytacie. Przecież każdy jest wolny, zgodnie z prawem każdy może rozpocząć własną działalność. I tu pada często argument, załóż firmę. Te często padające z ust fanów kapitalizmu słowa są bardzo łatwe do skontrowania, gdyż posiadają ogromną lukę logiczną. Mianowicie, gdyby każdy założył firmę, kto miałby w tych wszystkich firmach pracować? Często słyszę też coś w stylu, skoro nie podoba Ci się praca za psie grosze, czemu nie zmienisz jej na lepiej płatną? Odpowiedź na to jest bardzo prosta. W kapitalizmie zawsze będzie występował problem bezrobocia. Oznacza to, że zazwyczaj to nie kapitaliści walczą o pracowników, oferując im konkurencyjne stawki, lecz odwrotnie. Pracownicy chwytają się każdej pracy za byle jakie pieniądze, bo jeżeli nie odpowiada im płaca, kapitalista po prostu znajdzie osobę bardziej zdesperowaną, która zgodzi się na narzucone warunki. W ten sposób łatwo jest też obalić mit dobrowolności kapitalizmu. Aleksander Berkman przedstawił to dużo trafniej niż ja kiedykolwiek byłbym do tego zdolny, więc po prostu go zacytuję. Według praw twój pracodawca wcale cię nie okrada, ponieważ dzieje się to za twoją zgodą. Zgodziłeś się pracować dla swojego szefa za daną pensję, on posiadać wszystko, co wyprodukujesz. Zgodziłeś się na to, więc prawo mi mówi, że cię nie okrada. Ale czy rzeczywiście się zgodziłeś? Jak bandyta trzyma pistolet przy twojej głowie, oddajesz mu to, co masz cennego. Zgadzasz się, tak, ale robisz to, bo nie masz wyjścia, bo zmusza cię do tego jego pistolet. Czy nie jesteś zmuszony pracować dla jakiegoś pracodawcy? Twoje potrzeby cię zmuszają, tak samo jak pistolet bandyty. Musisz za coś żyć, tak samo jak twoja żona i dzieci. Nie możesz pracować na siebie. W kapitalistycznym systemie przemysłowym musisz pracować dla pracodawcy. Fabryki, maszyny i narzędzia należą do klasy pracodawców, więc musisz zatrudnić się u tej klasy, by pracować i żyć. Czymkolwiek się zajmujesz, kimkolwiek by nie był twój pracodawca, zawsze sprowadza się to do tego samego. Musisz pracować na niego. Nie masz wyjścia. Jesteś zmuszony. Wiemy już zatem, że kapitalizm zawsze zakłada przymusowy podział klasowy, który generuje skrajne nierówności. Jednak jakie są tego skutki na większą skalę? Niestety, to właśnie dzięki globalnemu systemowi kapitalistycznemu obecnie 1% najbogatszych ludzi posiada około połowę bogactwa świata, a 62 najbogatsze osoby posiadają tyle samo, co najbiedniejsze 3,6 miliarda. Warto zastanowić się także, jak te osoby dorobiły się takiego bogactwa. Bo nie stało się to bynajmniej przez ciężką pracę, którą większość z nich tak uwielbia się chwalić. Dorobiły się przede wszystkim na dużo cięższej pracy innych, którzy otrzymali tylko ułamek promila wygenerowanego przychodu. Reszta trafiła do ich pracodawców, z czego niewielką część pobrało państwo na swoje utrzymanie. No i tutaj mamy kolejny paradoks kapitalizmu. Ludzi, którzy zabierają owoce pracy innych, nazywa się pracodawcami, a okradanych pracobiorcami. W ten sposób nawet w języku odwraca się rzeczywistą relację kapitalista-pracownik, dzięki czemu tym łatwiej jest nazywać domagających się swoich praw pracowników roszczeniowcami albo darmozjadami. Jak widać, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. To kapitaliści są pracobiorcami, bo pobierają pracę innych, a pracodawcami są pracownicy. Wnioski zatem nasuwają się same. Kapitalizm jest sprzeczny z anarchizmem, a tak naprawdę z wolnością w ogóle. Nie ma możliwości, żeby te dwie rzeczy pogodzić i nie stworzyć oksymoronu. Dlatego też nie ma czegoś takiego jak anarchokapitalizm. Jest to sztuczna ideologia, która powstała, by przejąć część radykalizmu i antypaństwowych nastrojów anarchistycznych ruchów społecznych i zgromadzić tą energię w interesach elit. Dlatego anarchokapitaliści nie walczą o poprawę warunków życia ludzi, lecz o obalenie tych elementów systemu państwowego, które ograniczają rozwój wielkiego biznesu, czyli podatków i regulacji prawa pracy, wywalczonych przez klasę pracującą na przestrzeni dziesiątek lat walk, w których wielu oddało życie. Nie chcą oni jednak zlikwidować tych elementów państwa, które zapewniają kapitalizmowi przetrwanie, czyli wojska i policji. Chcą jedynie, by zmieniły one właścicieli. Nie mają już należeć do państwa, lecz zostać sprywatyzowane. Dzięki temu będą one jeszcze bardziej bezpośrednio i bez jakichkolwiek skrupułów, nie żeby obecnie miały one jakieś większe skrupuły, służyć klasie posiadaczy, która przy ich pomocy będzie mogła jeszcze skutecznie uciskać lud pracujący. Anarchokapitalizm nie może zatem istnieć zarówno jako forma anarchizmu, jak i w ogóle ruch antypaństwowy lub antysystemowy. Co więc zamiast kapitalizmu oferują anarchiści? To zależy już od szkoły anarchistycznej, a jest ich sporo i o tym opowiem w następnym odcinku. Jednak wszystkie szkoły zgadzają się, że zamiast własności prywatnej, która nie może istnieć bez państwowego przymusu, a stanowi podstawę kapitalizmu, środki produkcji powinny ulec kolektywizacji. Oznacza to po prostu, że zarządzać nimi mają używający ich pracownicy. Kolektywizacja odbędzie się w sposób naturalny. W chwili zniknięcia przymusu państwowego pracownicy sami staną się właścicielami swoich miejsc pracy, gdyż kapitaliści przestaną mieć nad nimi jakąkolwiek kontrolę. Tak właśnie stało się podczas rewolucji hiszpańskiej z 1936 roku, podczas której robotnicy i rolnicy przejęli środki produkcji i zarządzali nimi kolektywnie. Dla tych kapitalistów, którzy mieli przed rewolucją dobry stosunek do pracowników, też znalazło się miejsce. Dołączyli do horyzontalnych kolektywów pracowniczych. Pamiętajcie jednak, by nie mylić własności prywatnej i osobistej. Własność prywatna dotyczy tylko i wyłącznie środków produkcji i opiera się na państwowym przymusie. Własnością prywatną w kapitalizmie jest fabryka, narzędzia używane w niej do produkcji, niezamieszkałe lokale, które należą do kapitalisty, który mieszka w zupełnie innym miejscu i każe sobie płacić za ich użytkowanie. Własność osobista, której rozwinięciem jest własność kolektywna, opiera się na użytkowaniu. Zatem jest nią na przykład ubranie, które masz na sobie, rower, którym jeździsz do pracy, komputer, na którym oglądasz ten filmik lub twoje mieszkanie. Taki system własności nie wymaga przymusu, bo jest on po prostu logicznym następstwem samego użytkowania. Pracownicza własność środków produkcji, zwaną też socjalizmem, to jeden z najważniejszych filarów ideologii anarchistycznej, który w jakiejś formie dzielą wszystkie jej szkoły. Niektórzy anarchiści uważają, że środki produkcji powinny należeć jedynie do tych, którzy z nich aktywnie korzystają, inni, że powinny być wspólną własnością wszystkich ludzi. Niektórzy uznają istnienie rynku oraz konkurencji rynkowej, inni głoszą, że wszystko powinno bez wyjątku odbywać się na zasadach solidarności społecznej. O różnicach między nimi także powiem w następnym odcinku. Mam nadzieję, że pomogłem wam zrozumieć stosunek anarchistów do kapitalizmu. Wielkie dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. Miliony zysków z ludzkiego wyzysku, małe rączki wśród zabawek, leśnie po to, by się bawić. 10 centów za godzinę, co za szczodrość, co za hojność, tak cholernie z tego dumni, że bogacą się na biedzie.